Moim celem to top 4, naszym celem to top 4, tak powiedział, kiedy przychodził do niebieskiej części Liverpoolu Carlo Ancelotti. No i na razie naprawdę dobrze idzie Evertonowi. Everton gra bardzo ładny futbol. Świetne transfery dokonane: Doucouré, Alan oraz James. James, który chwalony już na początku przez legendy piłkarskie, takie jak Cafu, Berbatov, chociaż Berbatov to nie jest legenda piłkarska. Niestety zmarnowany talent Manchesteru United. I ogólnie przyszedł, był chwalony, naprawdę dobrze gra James Rodriguez. Jego statystyki, właśnie tutaj patrzę na Transfer Market, to 3 bramki i 2 asysty już w pierwszych 4 meczach. Oczywiście też nie możemy mówić, że Everton akurat świetnie, bo mistrzostwo po takim świetnym starcie. Dlaczego? Ponieważ w sumie na razie grali mecze z takimi drużynami jak Brighton, Hove, Albion czy Tottenham, a jutro jest mecz z Liverpoolem. No, mi się wydaje, że to będzie od wielu lat najbardziej wyrównany derby. Najbardziej wyrównane derby. Świetnie grają napastnicy Evertonu. Drużyna miała być budowana wokół Richarlisona, który jednak strzelił jedną bramkę tylko, ale Dominic Calvert-Lewin prezentuje się w świetnej formie. 6 bramek w pierwszych 4 meczach, a w zeszłym sezonie miał 13, czyli zbliża się do swoich statystyk z poprzedniego sezonu i gra bardzo ładny futbol. Cały Everton, Michael Keane oraz Jerry Mina grają naprawdę dobrze na obronie. James Rodriguez dostał taką wolność w poruszaniu się po całym boisku. Gra na prawej i lewej stronie, rozgrywa, jest takim game makerem, co jest bardzo ważne. Sam Richarlison w wywiadzie dla Canal Plus, Canal Plus Polski, naprawdę emocjonował się, kiedy wiedział, że James przyjdzie, bo jak on powiedział, to jest po prostu game changer, zawodnik, który daje im rozgrywa, daje napastnikom taki komfort, że mogą, nie muszą stać ciągle odwróceni. On podaje świetne zagrania, daje. Nawet jeśli James Rodriguez niezbyt dużo biega, bo w meczu z Crystal Palace 0 sprintów zrobił, co dla mnie jest zaskakującą statystyką, to i tak daje bardzo dużo drużynie. Szczerze to nie spodziewałem się też, że właśnie James Rodriguez przyjdzie i tak pozmienia Everton od samego początku. Może powinienem trochę przestać mówić tak, że mogą się nie sprawdzić przez aspekty fizyczne, bo James Rodriguez najlepszy, mięsiowo to nie jest. Może powinienem przestać to mówić. No i ogólnie to Everton gra tak na zakończenie bardzo efektowny i efektywny futbol. No i taka ciekawostka pod koniec, kiedy Aston Villa wygrywała wysoko w meczu z Liverpoolem, mistrzem zostawał nikt inny niż Everton, tak samo jak teraz. Everton został liderem po przegranej Liverpoolu 7-2 z Aston. Czy to coś mówi? I jeszcze, że ostatnie zwycięstwo Evertonu nad Liverpoolem miało miejsce 10 lat temu, 17 października, czyli datę meczu rozegrania, i piłkarzem, który w tym meczu grał, jest obecny kapitan niebieskiej części Evertonu, niebieskiej części Liverpoolu, kapitan Evertonu Coleman.